Nie no, spoko, jestem chory. O, nie, to się tutaj zbliżenie robi dziwne na przedniej kamerce. Mam tutaj w ogóle jakiegoś syfa, mi się zrobił jakoś prawie 2 tygodnie temu. Dalej go mam. A zauważyłem, że te słuchawki czasami wystają tak. Na przykład tak. To wygląda strasznie dziwnie. Ale mniejsza z tym, ja zawsze sobie biorę je tak do skóry. A poza tym jadę zaraz na siłownię i też zauważyłem kolejną rzecz. Wytykanie swoich wad jest w sumie słabe, bo przez to wy to bardziej widzicie. No ale jak oddycham, to strasznie słychać na kamerze. Idę na siłownię. Boring! Wypadałoby się chyba przywitać, wydaje mi się, więc hejka. I będę jechał zaraz do Apple Store'a po mojego Apple Watcha. Opowiem wam zaraz, o co chodzi, bo już wcześniej nagrywałem, ale niestety usunęli mi wszystko w Apple Store'ze, bo resetowali mi telefon i tak dalej, ale mnie się z tym. W każdym razie opowiem wam zaraz, jak będę wychodził. Będę na dworze, ale teraz zrobię sobie jeszcze jedzenie, bo nic nie jadłem, jestem bardzo głodny. Dobra, przez kolegę zmieniłem z powrotem na 4K 60fps, bo przecież to jest takie super. Dlatego jeśli będzie i tak lepsza jakość w Full HD, bo nie mam zamiaru już uploadować w 4K na YouTube'a, to napiszcie mi w komentarzu, będę wam za to bardzo dziękował. A teraz idę już zrobić sobie dalej bułkę, moje jedzenie, bo naprawdę jestem głodny. O, w ogóle mam już tego Apple Watcha, co niefajne, akurat dali mi tego, co miałem. Tylko system naprawili, no przynajmniej działa, bo nie chcę aktualizować do ISO 12 na pewno teraz, ani jak wyjdzie, więc jest okej póki co. Okej, drugie podejście do nagrania tego samego. Po prostu tam było strasznie brzydko, ja byłem rozmazany i w ogóle, więc nagrałem jeszcze raz. Ogólnie teraz naokoło cały czas jest pełno różnych dźwięków, co mnie wkurza, mówię teraz cicho, bo właśnie śpią. Najgorsze jest to, że ja też próbowałem spać, ale musiałem na tej kanapie, bo jestem u siostry. Ona jest strasznie wygodna, ta kanapa. Jak strasznie wygodna. O 4-5 próbowałem pójść spać, o 9 już po prostu nie wytrzymałem, leżąc na tym łóżku. W ogóle nie zasnąłem i tylko mnie wszystko bolało, plecy i wszystko ogólnie. I teraz jest godzina 11:52 i czekam na nich, aż wstaną. Chyba będę musiał ich obudzić. I mam jeszcze nowy telefon, jakby co, bo mi wymienili, miałem pewne problemy z baterią, plus do ładowania, że nie chciał mi się ładować praktycznie codziennie. Nawet na tej macie bezprzewodowej pokazywało, że się ładuje, ale się nie ładował, musiałem go resetować. Jest tam kilka innych rzeczy, dlatego wymienili mi na nowy telefon i się cieszę, bo przynajmniej teraz bateria mi działa. Super. W ogóle piję herbatę sobie w jakimś kubku, który wygląda jak plastikowy. Dziwne. No i to tyle. Chyba zaraz pójdę sobie po jedzenie, ale nie wiem, w ogóle od lampy mi się robi takie dziwne coś wszędzie. Dobra, idziemy dalej. Okej, okay, so zobaczcie sobie, co ogarnąłem właśnie. Oh shit. It's so lit. Oh my god. Nie wiem nawet, jak to określić, ale to wygląda zajebiście. W ogóle na szczęście nie pada, no nie? To jest wypadek, się wydaje. O. Okej, więc my czekamy razem z Abusią. Czy robi się gorzej? No, robi się dużo gorzej w tym momencie. Więc kolejny vlog, nie wiem który. Nie, dobra. Mój pies musi iść do fryzjera, bo naprawdę jest już za dużo futerka na nim. I to jest kolejna cząstka życia, czyli vlog. Fajnie nazwałem tę serię w sumie. Idę sprawdzić jedną rzecz. Czy mogę te $2, które tutaj mam, za nie zapłacić za cokolwiek w sklepie, więc idę się dowiedzieć. Chciałem postawić tutaj mój telefon, ale to byłoby głupie. Okej, więc to, co chciałem powiedzieć. To jest, mam zamiar kupić Boosted Board X, czyli Boosted Board, ale nie ten taki duży, tylko co wygląda jak zwykła deska, bo nie chcę dużej deski, ja chcę taką zwykłą. To, co chcę teraz powiedzieć o Apple Pay, to mam picie, ale go nie kupiłem za właśnie Apple Pay. Właśnie dobrze to zadziałało, jak na pierwszy raz jestem zdziwiony, bo naprawdę spoko to działa. Zbliżyłem tylko zegarek do tego czytnika, tego czegoś i od razu zabipczało, że
pobiera kasę. Powiedziała mi babka, że wcześniej nie działa Apple Pay u nich i teraz ja zeskanowałem i też nie zadziałało, więc musiałem tak zapłacić pieniędzmi. Ale plusem jest to, że zeskanowałem 7 kubek i mam kolejną darmową 8 kawę. Wygląda tak okropnie, że to jest jakaś porażka, jeszcze tutaj nie pewnie coś stoi. Ale jadę na Manhattan na siłownię w tym momencie. Spoko, wróciłem, zdążyłem przed burzą dosłownie i już się wykąpałem, więc jest git. Ale no dlaczego? Ja nie rozumiem, miałem już wychodzić z moją bubą. Oli, pokaż. Ojoju. Okej, jadę w tym momencie do parku, bo nie wytrzymałem bycia w domu. W sumie jeszcze jestem głodny dość bardzo, bo mało dzisiaj jadłem. Ale nie wiem co do tego musicala, czy mi się uda, bo mam tutaj takie świństwo. I co najgorsze, tego nawet wycisnąć się nie da. Jest już na mojej twarzy prawie 2 tygodnie chyba, tak mi się wydaje. A tutaj jest taka twarda skóra, że naprawdę nawet już się wycisnąć nie da. I mnie to strasznie wkurza. Ale jak uda mi się nagrać tego musicala, to wam pokażę teraz. Albo przejdę dalej. Właśnie wszedłem do Subwaya, który ma być jakoś za 6 minut i niestety, co jest niefajne, dotknąłem sobie tego tutaj. Poczułem, jakby mi pękło, co pewnie się nie stało, ale tak dziwne miałem uczucie takie, jakby mi to właśnie pękło i jakby mi teraz tak po całej twarzy rozchodziło. Na mnie patrzyła, jak nagrywałem sobie. Dlaczego ludzie się na mnie patrzą, jak nagrywam? W sumie na większość ludzi chyba się patrzą i bardzo mi się podoba w iPhone'ie tym, że jest tak ładnie rozmazane z tyłu. Okej, właśnie skończyłem ćwiczyć, jestem mega padnięty. Nie wiem co się właśnie stało, wyszedłem z McDonalda i tak zobaczyłem sobie tutaj i przez chwilę nie wiedziałem w ogóle gdzie jestem. To było dziwne. Okej, to tyle w tym vlogu, idę jeszcze przejść się z pieskiem do parku i widzimy się w kolejnym. Szczerze mówiąc, to jest trochę dziwne tak wyjść z domu, specjalnie po to, by się pożegnać, by nie zostawiać filmu tak pustego.